Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować taki mój zmodyfikowany przepis na takie pyszne rogaliki z owocami. Ja tutaj dzisiaj użyję akurat takich owoców w słoiczku. Można oczywiście zwykłych owoców użyć, świeżych, mrożonych, to jest bez znaczenia. Natomiast zmodyfikowałem przepis w taki sposób, żeby był dobry zarówno dla diabetyków, jak i dla osób, które chcą zrzucić parę kilo, ale chciałyby czasem zjeść coś dobrego i słodkiego. Tu jest zmodyfikowany przepis jako ciasto. Jako ciasto wykorzystuję zmodyfikowany przepis na takie kruche ciastka z maszynki do mięsa. Podstawa tego przepisu wygląda tak, że to jest 400 g mąki, 100 g cukru pudru, 2 żółtka, 200 g masła, 2 łyżki jogurtu i pół łyżeczki proszku. Moja modyfikacja polega na tym, że zamiast mąki pszennej używam 400 g mąki orkiszowej, tortowej. Nie tej do chleba, tylko tortowej. Zamiast cukru pudru używam ksylitolu. Ksylitol dosyć drogi, ale jest do kupienia. Jest dobry dla diabetyków. Jest dobry także na odchudzanie. Aczkolwiek trzeba uważać na samym początku, żeby nie przesadzić z ilościami, ponieważ żołądek może zareagować, jeżeli jest dosyć delikatny. No i może to spowodować częstsze wizyty w toalecie. Zamiast masła używam awokado. 2 żółtka pozostają bez zmian. Proszek do pieczenia również. Jogurt również. No i do środka daję te wspomniane owoce. Zaraz z boku pojawi się oczywiście przepis. W opisie również pokaże się przepis. Zaraz wszystko połączymy razem i będziemy działać dalej. Tutaj mam już wymieszaną mąkę, ksylitol oraz proszek do pieczenia. 400 g mąki, 100 g ksylitolu oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia. Tu mam przygotowane już 2 żółtka oraz wyciągnięte ze skórki i pozbawione pestki awokado. Przygotowany również jogurt. Za chwileczkę połączymy te wszystkie składniki i zaczniemy ugniatać ciasto. Awokado, 2 łyżki jogurtu oraz żółtka są już w środku. Ja nie używam maszyny. Będę ugniatał ciasto ręcznie aż do jednolitej konsystencji. Ciasto już jest ugniecione do odpowiedniej konsystencji. Jeżeli zbytnio się klei, można dodać odrobinę mąki. Przy czym mąka orkiszowa ma to do siebie, że powoduje, że każde ciasto jest bardziej podatne na pochłanianie wilgoci, jakby to powiedzieć. W każdym razie prędzej będziemy musieli dodawać mąki pszennej, jeżeli byśmy robili na bazie mąki pszennej, niż mąki orkiszowej. 400 g mąki orkiszowej w zupełności wystarczy, żeby ciasto było idealnie ubite, gładkie. Natomiast jeżeli chodzi o awokado, zamiana masła z awokado, 200 g masła w zupełności wystarczy, wymiana tego masła na 100 g awokado. Czyli jedno awokado zastępuje 200-gramową porcję masła i to w zupełności wystarczy, nie trzeba go więcej. Przy wybieraniu awokado należy zwrócić uwagę, żeby ono było miękkie, żeby po prostu łatwo je można było urobić. Można oczywiście od razu rozwałkować to ciasto, ponieważ ja je będę wałkował, ja nie będę robił z niego ciastek z maszynki. Ja je używam akurat do takich rogalików bardzo dobrych, ale można też sobie zrobić to, po prostu przepuścić przez maszynkę i robić tak jak zwykłe ciasta z maszynki do mięsa. W tej chwili ciasto jeszcze na chwilę włożę do lodówki,
na jakieś 15-20 minut, żeby ono tak trochę stężało, będzie je łatwiej rozwałkowywać. W międzyczasie przygotuję sobie stolnicę. Ciasto po 15-20 minutach można wyciągnąć z lodówki. Ja je kładę na stolnicę wysmarowaną mąką, wysypaną mąką i zabieram się do rozwałkowania. Ciasto podzielone było przeze mnie na dwie części. Pierwszą część właśnie rozwałkowałem. Ja zawsze wałkuję na taki w przybliżonym kształcie okrąg i za pomocą nożyka do pizzy tnę je na trójkąty. A następnie będę nakładał na nich nadzienie i zawijał w rogaliki. Nadzienie położone. Teraz wystarczy zawijać trójkąciki w takie fajne kształty. I kłaść je na wcześniej przygotowaną blachę. Przy przygotowywaniu drugiej części ciasta zabrakło mi tych owoców, wiśni, więc pozwoliłem sobie pokroić kawałeczki jabłka. No, spróbujemy, jak to smakuje. Jeśli chodzi o te owoce, ja akurat kupiłem z Łowicza 100% wiśnia. Producent twierdzi, że cukry pochodzące z owoców posiada ten dżem. Nie posiada dodatkowych substancji słodzących. Wiem z doświadczenia po badaniu glukometrem, że faktycznie tego tak przygotowane rogaliki praktycznie nie powodują żadnego podbicia cukru. A kaloryczność, no cóż, kaloryczność wyliczymy później, w momencie kiedy rogaliki będą się piekły. Rogaliczki są już przygotowane. Piekarnik się grzeje. W moim przypadku jest to termoobieg, 170 stopni. No cóż, trzeba się spodziewać tego, że z niektórych może wypłynąć roztopiona żelatyna. Dlatego dobrze jest końcówki rogalików delikatnie zakręcić. Generalnie przygotowanie tego ciasta nie trwa dłużej niż 5 minut plus jakieś 15-20 minut na schłodzenie go, żeby się lepiej rozwałkowywało. Za chwileczkę włożymy je do piekarnika na jakieś 15-20 minut. Jeżeli chodzi o termoobieg, to nawet może być 10. Po prostu trzeba obserwować aż do momentu, dopóki się nie zarumienią i wtedy je wyciągniemy. Właśnie mój piekarnik mi zakomunikował, że już jest wszystko gotowe. Więc będziemy wyciągać jak widać jest bardzo gorąco. Jak widzimy, żelatyna z niektórych roztopiła się. No ale to nic nie szkodzi, ona stwardnieje i nie będzie nic wyciekać. Natomiast rogaliki będą pięknie nasycone tym przepysznym smakiem owoców. No i tak wygląda gotowy rogalik. Tutaj akurat wziąłem rogalik z jabłkiem, mam nadzieję. Przekroimy go sobie. Widzimy, że ciasto jest sprężyste, ładnie wypieczone. Smakuje wyśmienicie. Różnica między tym ciastem a ciastem na bazie masła i zwykłej mąki pszennej jest taka, że to ciasto wydaje się bardziej taką zbitą strukturę ma jakby. Jest bardziej sprężyste, nie kruszy się tak. I delikatnie inaczej smakuje. Trudno mi powiedzieć. Nie ma smaku masła, ma smak awokado.
Jest to bardzo dobry smak, według mnie, doskonały wręcz. Nie widzę, żeby było w czymś gorsze. Także myślę, że to awokado jest doskonałym zamiennikiem, jeżeli chodzi o masło. Jeżeli chodzi o zawartość, o zawartości odżywcze, no to wyliczyłem, że średnio taki jeden rogaliczek ma w granicach 135 kalorii, zero cukru i zero tłuszczu. To znaczy ten tłuszcz jakiś tam śladowy, który jest zawarty w awokado, czy awokado może nie, bo tam w awokado za dużo tego tłuszczu nie ma, ale przede wszystkim w jogurcie. Także ten tłuszcz jest bardzo minimalny. Natomiast wymiana mąki pszennej na mąkę orkiszową spowodowało to, że sam produkt jest doskonały, jeżeli chodzi o węglowodany, więc bardzo dobrze się przyswaja mąka orkiszowa. Jest dużo lepsza dla cukrzyków. Tak samo właśnie ksylitol powoduje, że zamiast cukru, że jest dużo lepszy produkt dla cukrzyków, ponieważ no wiadomo, ksylitol tak samo słodki jest jak cukier, natomiast no nie posiada cukru w sobie. Natomiast jeśli chodzi o przekąskę dla osób, które się próbują odchudzić, myślę, że to jest też fantastyczny zamiennik do zrobienia w niecałe pół godziny. Ja piekłem to 15 minut ostatecznie w termoobiegu 170 stopni. Bardzo ładnie się wypiekło. Można w zwykłym piekarniku bez termoobiegu, wtedy proponuję 180-190 stopni i też jakieś 10-15 minut. Na pewno trzeba obserwować, ponieważ za każdym razem ciasto może się troszeczkę inaczej zachowywać. Po prostu jeżeli zacznie się już rumienić na brzegach, wyłączmy, możemy chwilę odczekać jeszcze na wyłączonym piekarniku, żeby sobie ciasto doszło, ale generalnie ciasto już jest w ten sposób, już jest bardzo dobre, dobrze wypieczone, nie jest surowe, nie ma zakalca. No cóż, spróbujcie. Ja tutaj dodałem jabłek, wcześniej dodałem wiśni, które kupiłem w słoiku. Oczywiście na te 135 kalorii składa się całość, czyli zarówno te wiśnie, te owoce, jak i samo ciasto. Dużo składników dobrych, odżywczych. Myślę, że udana transformacja gotowego przepisu. No i życzę smacznego.